Witajcie, ja jestem Darkness, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę 16 sposobów na ukryty przycisk w Minecraft. Z tym, że mam z wami zakład, w sensie chciałem zrobić z wami zakład, więc tak, zakład jest taki, że jeżeli pokażę wam jakiś sposób na ukryty przycisk, którego nie znacie, to musicie zostawić łapkę w górę, ok? Mamy taką umowę. A jeżeli nie jesteście jeszcze moimi widzami, to zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, aktywuję subskrypcję, nie? O, no więc, jeżeli z was zaskoczy jakimś sposobem, po prostu go nie będziecie znać, no to zostawcie łapkę w górę i mnie zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No więc przechodzimy do ukrytych przycisków. Pierwszym sposobem, całkiem prostym w sumie, ale bardzo, bardzo fajnym, jest ukryty przycisk za skrzynką. Teraz tak, przycisk jest w tym miejscu, nie wiem czy go widzicie, jest to takie, on się zaczyna w tym momencie i kończy tutaj, jest to chyba dosłownie jeden piksel po prostu. O, proszę bardzo, klikam go. Jest czasami bardzo trudno jego wycelować. Ojeju, moje gardło umiera, ponieważ jest on bardzo mały. Aczkolwiek jeżeli już to robicie któryś raz, no to macie potem w prawe, no i będzie git. Takiego przycisku, że nic się nie będzie spodziewał w waszym magazynie, ponieważ no przechodząc normalnie nie widać tam żadnej dziurki i tak dalej. I jak to jest zrobione tak dokładniej? Bardzo prosta sprawa. Po prostu wnęka i przycisk sobie leży na ziemi. I to jest ważne, żeby leżał na ziemi, bo inaczej nie będziecie mogli go kliknąć. Dobra, więc lecimy do następnego sposobu. I teraz bardzo ten sposób, zapewne wszystkim z was, czyli ogień. Ojeju, zaczął padać deszcz, serio? Więc tak, co do ognia, no to myślę, że każdy z was będzie wiedział, jak to działa. Jeżeli macie na przykład kilka kominków w domu, no to będzie bardzo trudno takiemu potencjalnemu złodziejowi znaleźć ten wasz przycisk. Mój akurat jest tutaj. Ja widzicie, nie dość, że ja wiem, gdzie on jest, to jest mi dalej trudno w niego wycelować, więc może zrobimy tak, bo tutaj trzeba naprawdę mieć naprawdę niezłą wprawę, chociaż popróbuję w sumie. No on jest gdzieś tam i widzicie, nawet pomimo tego, że ja wiem, gdzie on jest, to wcale to takie łatwe nie jest. Dobra, więc musimy mieć to tu i ok, czyli zapalamy ogień i klikamy tutaj, czyli musimy stanąć tak gdzieś na krawędzi drugiej kratki i po prostu kliknąć tutaj w ten ostatni piksel. No i aktywujemy przycisk. Dobrze, więc idziemy teraz do trzeciego sposobu. Trzeci sposób będzie taki bardzo dekoracyjny, myślę. A to dlatego między innymi, że no kurde, taką dekorację mieliśmy w mojej serii pomysłowe dekoracje w Minecraft. Ja wiecie, to jest papier toaletowy, ale obrócony w taki sposób, więc no fajnie to wygląda, ale jeżeli właśnie macie takie dekoracje w domu, no to wątpię, że ktokolwiek może się spodziewać, że akurat na przykład ten przycisk jest guzikiem do otwierania tajemnych drzwi, co nie? No mechanizm zaś nie jest jakiś bardzo trudny, po prostu no w redstone są doprowadzone tam, gdzie tylko chcecie. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii, pokażę wam tylko triki. No więc tak to wygląda. Taki fajny sposób, połączenie dekoracji z ukrytym przyciskiem. Ten sposób możecie już zapewne znać, w sumie to nie jest nic też takiego. Tam się zaczną hardcore'owe sposoby, czy ja w ogóle, dobra, mam mały render distance. Tutaj oczywiście można się domyślić, że po prostu rozwalamy motyką trawę i klikamy przycisk, więc jest to fajne na przykład na serwery survival, jeżeli chowacie gdzieś skrzynkę na przykład poza domem, co nie? Przy jakiejś pagórce, więc pokazywałem na filmie, jak zrobić taki sam trik, tylko że z ukrytą skrzynką. Poświęciłem 2 minuty na tamten film, tutaj wam tylko tak przelotnie pokazuję, że można to sam zrobić z przyciskiem, jakby ktoś jeszcze, nie wiem, się nie domyślił, co nie? Tutaj mamy kolejne zastosowanie. Tak by, znaczy zastosowanie, kolejny sposób na ukrycie przycisku. Tym razem, jeżeli chcemy wciągnąć przycisk, to musimy stanąć po prostu na wprost, wyciągnąć, znaczy umieścić celownik na po prostu wysokość naszych oczu i kliknąć. Jak widzicie, tam się aktywuje przycisk. Tutaj żadnej większej filozofii nie ma, tak samo jak wcześniej. Tu jest przycisk, więc jest jedna kratka odstępu, tam stawiam przycisk i go od razu aktywujemy. Może wam pokażę jeszcze w taki sposób, jak to wygląda, więc no. No, bardzo prosta sprawa, w sumie nie mam tutaj tłumaczyć więcej, co nie? Dobra, teraz uwaga. Teraz mamy podobną sytuację jak tutaj, ale z tym, że to jest naprawdę level hard. Więc co trzeba tutaj zrobić? Tutaj jest przycisk. No i już wspomniałem to, że samo zobaczenie tego przycisku nie jest proste, no to właśnie jest jeszcze trudno go kliknąć, ponieważ jak widzicie, tutaj jest szpara. Można ją zauważyć, ona jest naprawdę dobrze ukryta. O, tutaj jest szpara, tutaj nie ma szpary. I teraz tak, jak to kliknąć? Bez niszczenia oczywiście tych sadzonek. Powiedzmy, że mamy na przykład Adventure Mode'a, jakaś mapka Find the Button, no i chcemy właśnie, by przycisk został kliknięty. W takim razie stajemy tutaj na śniegu. Śnieg musi mieć wysokość 1, 2, 3, 4.
wyszłość czterech tych pikseli pojedynczych, więc stajemy tutaj i teraz mamy, idealnie przed nami jest przycisk. Wsłyszycie? Kliknąłem go. Może jeżeli mi nie wierzycie, to naprawię po prostu to, tylko gdzie on to jest dokładnie. On jest tutaj i on jest, słuchajcie, umieszczony na górze. To też jest bardzo istotna sprawa w tym przypadku. No, rozumiemy to tak. I patrzcie teraz na tą lampę tam. O, widzicie, lampa się zapala, ponieważ klikamy ten przycisk, on jest gdzieś tam. Więc bardzo, bardzo trudny przycisk do znalezienia. Dobra, lecimy dalej. Tutaj już w sumie trochę łatwiej jest, no bo no, taka szpara nieczęsto się zdarza, tak normalnie, co nie? Więc tutaj mamy przycisk. Po prostu klikamy, no i już. Jak takie coś zrobić? To też ma, słuchajcie, swój schemat. Tak by to miało ręce i nogi. Więc ja się tego zbędnego ustrojfa tutaj pozbędę. I już wam wytłumaczę, o co chodzi dokładnie. Ogólnie to pamiętajcie, że jeżeli już was zaskoczyłem jakąś rzeczą, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i witajcie w nowych szeregach. W sensie w szeregach moich widzów. Oczywiście każdy mile widziany. Dobra, spoko. I teraz tak. To nie jest zrobione byle jak. Hejo, kurczak. Po pierwsze, tutaj, no, tutaj mamy dwie kratki wysokości. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli to jest chyba po prostu jeden blok śniegu. Tak, jest sobie po prostu jeden blok śniegu. Następnie, tutaj znowu zrobimy jeden blok. Plus chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus pięć bloków. Kurde, nie tutaj chciałem to robić. Więc jest raz, dwa. To jest cały blok. Tutaj plus cztery. Kolejny blok. Tutaj akurat robimy go prawie do końca, z tym, że tutaj ma być ich aż chyba 7, więc policzę jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Następnie bierzemy zwykły blok, czyli snow. Stawiamy go tutaj. No i z drugiej strony stawiamy przycisk. Czyli teraz bierzemy baton. Aha, baton już w przekwipunku. Okej, to oczywiście na górze, no i możemy go kliknąć. Bardzo fajna sprawa, o tym wcześniej nigdy nie pomyślałem, a ten śnieg jest taki fajny, wielowarstwowy, na wiele rzeczy pozwala. Dobra, ja wiem, że to jest bardzo taki słaby sposób i powszechny, aczkolwiek pamiętajcie, że jednak kamienny przycisk to kamienny przycisk i sam fakt, że ma teksturkę właśnie Stone'a sprawi, że no z daleka nie zawsze go zobaczymy od razu. Popatrzcie na przykład teraz, gdyby nie to, że moja kamera... No dobra, teraz na przykład. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie ten przycisk wcześniej był, to byście nie mieli zielonego pojęcia, gdzie on aktualnie jest, ponieważ jego teksturka idealnie wtapia się w kamień. Przypominam tylko, że właśnie ten przycisk jest takim przedłużeniem tej teksturki, co oznacza, że po prostu... no kurde... Wtapia się tutaj idealnie, no więc, no. Co prawda od dołu już to widać, ale z daleka myślę, że nikt tego nie zauważy, no nie ma takiego prawa za bardzo. Dobra, dalej. Teraz mamy tutaj mapę. To jest mapa mojego Flatworlda. I mapa ma taki fajny bug, że możemy przez jej kant klikać, ponieważ tutaj nie ma boxów. Hitboxów chyba tak to się nazywa. Nie wiem, czy z CS-em się nie pomyliło, aczkolwiek hitboxów. No i po prostu możemy przez nią klikać. I jak to działa od boku? Czyli ja tutaj mam gdzieś... Dobra, tutaj mam to pokazane. Tutaj jest tabliczka, tutaj jest item frame plus mapa. I tutaj jest po prostu przycisk. Więc jakiejś większej filozofii nie ma. Po prostu możemy sobie kliknąć przez tą mapę. Łup, łup, no. Dobra, więc lecimy dalej. Teraz w sumie taki bardzo amatorski sposób, ale stwierdziłem, że okej, jak już pokazuję wszystkie możliwe sposoby, jakie tylko znam, no to taki pokażę także. Więc, no co, jest ludzik, wchodzimy w niego, klikamy przycisk i wychodzimy. Oczywiście tutaj są te płotki, ponieważ na tabliczkach nie możecie postawić obrazu w taki sposób, że ja wam pokażę, jaka jest różnica pomiędzy płotkami a tabliczkami. Powiedzmy, że bierzemy sobie sync i bierzemy sobie fans, czyli bierzemy sobie tabliczkę. To i jeszcze byśmy sobie wzięli picture. Nie? To, aha, to jest paint, tak? Paint. Dobra, okej. Okay. Tyle gram Minecrafta, nie wiem. Teraz zrobimy sobie tabliczkę. Zaraz, w sumie ją wziąłem w inną rękę. Zrobimy tu i tu. I stawiam tak samo gate'a tutaj i tutaj. O ile na gate'cie położymy jakkolwiek w ogóle obraz, tak na tabliczce już to nie zrobimy raczej. W sensie, o, działa. Wow.
Ups, upsi dupsi, nic nie mówiłem. Ale za ten błąd zostawcie łapkę w górę. To jest takie, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, bo właśnie mi się zrobiło bardzo smutno, że się pomyliłem. A przecież nie próbowałem i nie działało. To chyba dlatego, że próbowałem, czekajcie, zaraz się wybronię. Czekajcie, zrobiłem tak, tak. No i teraz wszystko jasne, bo ja robiłem to w ten sposób, więc... Widzicie, no taka ciekawostka, że tak nie zrobicie, a w drugą stronę już zrobicie, więc możecie dostać łapkę w górę za dodatkowy triczek, dodatkową ciekawostkę. Dobra. Tutaj mamy stół. I tutaj jest podłoga z karpetu, dlatego że fajnie się ten karpet się właśnie zlewa z wełną. Dlatego tutaj mamy przycisk i możemy go po prostu aktywować. No więc, no fajna sprawa, no taki wiecie, tutaj jest po prostu, o, proszę bardzo. Jakiejś większej filozofii chyba tutaj nie ma, nie muszę tego zbytnio tłumaczyć, więc idziemy dalej. Tutaj jest naprawdę coś mega wkurzającego, to znaczy tutaj jest enchanting table i jest przycisk. O, trafiłem go za pierwszym razem, wcześniej go w ogóle nie mogłem trafić. Jak widzicie, no widać, no fajny taki bajerek, może nie aż taki jak tamte, ale no ale jest, co nie? Tutaj mamy za to, wow, słuchajcie, to jest naprawdę mega. O tym, to się nigdy bym nie spodziewał, że takie coś się w ogóle da zrobić, popatrzcie. Klikam przycisk i on jest widoczny, co nie? Tutaj się otwiera tłok. I teraz chodzi o to, że to nie jest jeszcze ten prawidłowy przycisk. Drugi przycisk jest ukryty za tym tłokiem. A nie wiem, czy wiecie, ale tłok działa na tym zasadzie, że tłok to po prostu dwa bloki, lub tam nawet chyba trzy, które po prostu się podmieniają w danym czasie. Dlatego pomiędzy odstępem, kiedy ten tłok się podmienia, możemy po prostu kliknąć, o widzicie, on tak na chwilę znika, nie? Możemy kliknąć przycisk, który jest tutaj. I to jest bardzo fajna sprawa, okej? Okay, więc... Czekajcie, zrobię to tak, że... Czekajcie, jeszcze raz. No kurde, no teraz mi to nie wychodzi, no. O, kliknąłem, widzicie, zapaliła się lampka, więc jest to bardzo możliwe, by to kliknąć po prostu przez tłoka, więc myślę, że znajdziecie dla tego jeszcze inne zastosowania, a jakie, to czekam na propozycje na mojej grupie na Facebooku, do której możecie wbić. Grupa nazywa się Darknessland, wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj mamy banery. Te banery były wykorzystane na ostatniej mapce, na którą nagrywałem. Była to jakaś mapa Find the Button z youtuberami. I to jest przycisk ukryty pod tą flagą. Jest to bardzo wkurzające, ponieważ kiedy mamy dużo takich flag, no to musimy po prostu poczekać czasem właśnie, aż ta flaga opadnie. I poczekać, aż po prostu wiatr będzie korzystnie dla nas wiał, że tak to ujmę. Wiem, że w Minecraftie nie ma wiatru, ale chodzi mi o tą taką animację, no bo inaczej nie klikniemy tego, no bo jak. Dobra. Tutaj jest taki trochę na siłę wciśnięty triczek. Po prostu chodzi o to, że możemy sobie postawić jakiegoś moba w jednym, ten, w takim krótkim korytarzu. Ja może go zabiję i wam pokażę to na lepszym przykładzie. Chodzi mi o to, że konkretnie... O nie, znowu pada deszcz? Co się stało? Jak budowałem te wszystkie rzeczy, ani razu deszcz nie padał. Dobra. Jeżeli go postawimy, no to widzicie, żadnych przycisków nie widać. Jedynym sposobem na to, by znaleźć jakiekolwiek przyciski, jest zabicie go. Inna osoba, taka niewtajemniczona, widząc takiego villagera na naszym domu, pomyśli sobie coś w stylu: a, ma tej tradera, no i spokój, sobie pójdzie, nie? No ale właśnie to nie są te przyciski. Możemy tam zawsze jakoś go zablokować, ale akurat nie bawiłem się w to aż tak. Tutaj mamy ostatni już trik w dzisiejszym odcinku, też bardzo fajny, czyli przycisk schowany za zbroją. Przycisk jest tam. O kurde, teraz trudno będzie, żeby... Czekajcie. O, proszę bardzo. Włączyłem lampkę. Zawsze możemy oczywiście ściągnąć tą zbroję i po prostu ją sobie chyba... A nie, nie możemy. O, no to... Ale wiecie, no... To mi się tak od boku, tak pod kątem. Dobra, to może zwrócę tą zbroję i ten hełm. I... Dobra. Więc pamiętajcie, jeżeli pokazałem wam jakiś trik, którego jeszcze nie znaliście, zostawcie łapkę w górę oraz zostawcie suba na moim kanale, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu do końca. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!